Duda w czerwonym, Ampel w żółtym i Sząbierski w niebieskim tym razem nie wygrywa startu. Rafał Sząbierski, Hampel, kiedy tam wyprostuje motocykl, to ucieknie daleko do przodu. Na to się zanosiło, tak nam się wydawało. I tak właśnie jest, ale teraz Grisza Łaguta tutaj wywiera niesamowitą presję na naszym reprezentancie. Rafał Hampel na razie uciekł. Teraz taki balans, teraz odpowiednie zachowanie. No Jarosław Kampel akurat ścieżki i kąty w Częstochowie ma tutaj rozpoznane. W stopniu wydaje się zadowalającym, zostawił miejsce przy płocie. Wpuścił się tam Łaguta. Już wstają kibice, bo czekają tutaj na jakąś piorunującą akcję Rosjanina. A tymczasem z krawężnika jeszcze Rafał Sząbierski wyjeżdża, ale wpuścił się tam na zbyt dużej prędkości w drugi wiraż. I teraz nie wiadomo, podwójny, zmasowany atak miejscowy. Nie wiadomo, kto większą presję wywiera na Hampela. Czy Sząbierski jeszcze będzie próbował wyjść pod łokieć? Nie wiesz, Jarek, przed czym ma się bronić. Czy przed Sząbierskim z krawędzi? Czy przed orbitującym Łagutą? Sząbierski jednak! Ależ fantastycznie to zrobił. Do samego końca jakieś iskry poleciały.